Aleksandra Zagórska. Jako nastolatka zaczynała od rozrzucania PPS-owskiej bibuły na pochodach pierwszomajowych. Czy jesteś pewna, że chcesz dołączyć do naszej organizacji? Czy wiesz, jakie ryzyko się z tym wiąże? Tak, wiem, jakie ryzyko się z tym łączy. Chcę walczyć dla Polski. Momentem przełomowym w życiu Zagórskiej jest dołączenie do organizacji bojowej PPS, gdzie jej rewolucyjny charakter szybko zostanie doceniony. Kierownictwo organizacji bojowej powierza Zagórskiej jako absolwentce Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim zadanie tworzenia materiałów wybuchowych. Bomby powstają w prymitywnych warunkach. Zagórska pracuje w masce. Nie uchroni jej to jednak od ciężkiego zatrucia, po którym długo choruje. Jej zadanie nie ogranicza się tylko do tworzenia ładunków wybuchowych. Zajmuje się także ich transportem, często ryzykując życiem. Nie jest to jej jedyne poświęcenie. Uważaj, to są materiały wybuchowe. Robiłem to wiele razy. Uważaj. Boisz się? Nie martw się, wszystko mamy przygotowane. Mamy materiały wybuchowe, uda się nam. Pamiętaj, bądź silny. Ładunki wybuchowe, wykorzystane między innymi w akcji Krwawa Środa, zabijają carskich oficjeli, ale także przypadkowych przechodniów. W walkach o Lwów bierze udział także jej 14-letni syn Jurek. Mamo, idę walczyć. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Chcę walczyć dla Polski. Chcę na jej stronę. Co jeśli nie wrócisz? Wrócę. Chłopiec w historii zapisał się jako lwowskie Orną. Zginął 21 listopada w 1918 roku na cmentarzu Łuczakowskim. Śmierć jedynego dziecka nie powstrzymuje Zagórskiej przed dalszą walką o wolność i niepodległość Polski. Wręcz przeciwnie. Już 2 dni po pogrzebie pisze. Na drugi dzień po pogrzebie poszłam dowiedzieć się o stanie obrony miasta i o swoje dotychczasowe podkomendne. Chciałam powziąć decyzję, co robić dalej. Poinformowano mnie, że zwycięstwo nasze jest nader niepewne. Wówczas powzięłam myśl, aby z kurierek z kobiet walczących w obronie miasta w listopadzie i z nowych ochotniczek utworzyć oddział wojskowy do spraw związanych z obroną Lwowa. Czy chcecie walczyć dla Polski? Tak, chcemy walczyć dla Polski!